No nie jesteśmy w środku sezonu, już ubierają opatrunki takie pokrowce na wszystkie słupki z wodą, z prądem. Zamiast budować falochron, po prostu postawili barkę, zatopili ją i ona służy jako falochron do portu. Działa. Działa. Do dyspozycji żeglarzy. Lodóweczka. Generalnie świetlica. Super piec. Jeśli jesteś z nami pierwszy raz, polecamy zasubskrybuj. To naprawdę nam pomaga. Duże ilości kubeczków. Zimowanie jachtów już. Dużo statków wyjętych. Powiem tyle, że jest bardzo tutaj fajnie. Podoba mi się. Przyszedł spokój poza sezonem. Jest teraz już godzina 12 i pomału się zbieramy, myślimy o tym, żeby wyjeżdżać, wypływać do Szczecina, gdyż jeszcze dzisiaj musimy wrócić do domu, do Wrocławia. Zadowolony? Tak. Wykąpany? Tak. No jak ci się Lubczyna podoba? Fajna. Silnik też. Zapali. Suma dziobowa zbuchtowana. Porządek musi być. Płyniemy. Żegnaj Lubczyno. Co ja tradycyjnie klar na cumach springach i odwiedziałem. A ja tradycyjnie. Zostajesz sterować, a ja idę sprzątanie robić. Tak właśnie, a ja tu będę sterował dzielnie.
Jeszcze ostatni zakątek na trasie pokażemy. Sami jesteśmy ciekawi, czy uda się nam tam dopłynąć. Teoretycznie powinno być 3 metry, ale zobaczymy. Jeżeli będziemy wiedzieć na 100%, że się da, to wtedy kolejnym razem możemy bardzo stanąć. Tu jest taki zakątek na otwarte na jezioro. No tylko na końcu było 2 i 2 w którymś momencie, ale to już byliśmy przy samym pomoście. Kolejny zakątek nam się ukazał i znowu będziemy próbować. Nie wiem tylko którędy. Oznakowania jako takiego nie ma. Tu akurat jest czerwona boja i krzaki. Więc tu raczej nie. Raczej chyba nie ma co ryzykować. No jeżeli już, to tu przy trzcinach można spróbować. Weźmy kółeczko i spróbujemy. Spróbujemy podejść sobie tutaj pod trzciny. I czytamy cały czas głębokość. Mamy już neutral. Ile pokazuje? 3,7. I te krzaki są lekko niepokojące. 3,3. Krzaki coraz bliżej, ale już z boku naszego są. Dwaj, trzy. Stoimy. 2 metry, stoimy. No to nam się niestety nie udaje. Przynajmniej będziemy wiedzieć na przyszłość, że to miejsce nie jest dla nas. Musimy się lekko wyszarpać. Teraz grunt, żeby iść tą samą trasą. To 2 metry pokazywało? Tak. Dziób po prostu już stanął. Tak. A kil jeszcze sobie tam jechał, nie? Tak. To nie jest dla nas miejsce. Jeszcze deszcz zaczął padać. Warto taką próbę zrobić w bezpieczny sposób. Co mam zrobić? Tam pokazuję. Dzisiaj były akurat takie warunki, że mogliśmy to na spokojnie sprawdzić. Nawet jakby coś się nie udało, to byśmy stamtąd spokojnie uciekli. No niestety się nie udało. Podpływaliśmy do pomostu. No byliśmy ile? Metr? Może 2 metry od? 2 metry. I niestety pokazywała echo sonda już 2 metry na wyświetlaczu. Czyli już kil sobie stanął, a nos jeszcze był trochę wyżej. A potem z kolei jak żeśmy się wycofywali, no, starałam się jechać mimo wszystko tą samą trasą, którą wcześniej podchodziliśmy, ale najwidoczniej gdzieś mi się udało zjechać troszeczkę za blisko tych trzcin i też żeśmy jeszcze cofając się również zahaczyli. No, ale wszystko na bardzo małej prędkości, w związku z czym po prostu to jest bezpiecznie. Wiadomo, że tam pod spodem są krzaki, muł, nie ma kamieni, więc mogliśmy takie eksperymenty wykonywać. No i wiemy niestety, że ten zakątek nie jest dla nas. Tak. Jeszcze też zaczął padać. Tak. Kończymy nasz weekend. Pogoda daje nam do zrozumienia. Do domu!
1 listopada w polskiej tradycji jest wyjątkowym, szczególnym dniem. Wspominamy dzisiaj wszystkich naszych bliskich, którzy od nas już niestety odeszli. Wspomnijcie również tych waszych bliskich.